Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, druk nr 3258, w sprawie wniosku powodu Makarony Polskie S.A. z dnia 6 czerwca 2014 roku o wyrażenie zgody przez Sejm Rzeczypospolitej na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Babineca. Marszałek Sejmu o siódmej kadencji skierowała ten wniosek w dniu 31 lipca 2014 roku do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w celu rozpatrzenia. A Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatrzyła go na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 roku. W uzasadnieniu wniosku Kancelarii Prawnej reprezentującej spółkę Makarony Polskie S.A. pojawił się zarzut, że poseł Piotr Babiniec poprzez swoją działalność poselską, między innymi korzystając z takich instytucji jak interpelacje poselskie, a także możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania żądań i wyjaśnień w swoich wystąpieniach, wielokrotnie naruszył dobra osobiste tej spółki. Omawiana spółka zarzuciła również posłowi Piotrowi Babiniecowi naruszenie dóbr osobistych, ponieważ także na posiedzeniu Sejmu w ramach pytań bieżących miał wyrazić zniesławiające zdaniem tej spółki zarzuty. Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej 18 marca w omawianej sprawie nie stawił się pełnomocnik Powoda. Stawił się poseł Piotr Babiniec, który oświadczył, że wszystkie jego działania pod adresem Powoda były ściśle związane z spełnioną działalnością poselską w imię ochrony interesu publicznego, gdyż spółka Makarony Polskie S.A. jest własnością Skarbu Państwa. Dlatego też, kierując się w powyższych ramach pełnionymi obowiązkami poselskimi na forum Sejmu, w ramach zadawanych pytań bieżących, kierowanych do przedstawicieli rządu, kierował te pytania, do czego oczywiście miał prawo. Uznał wniosek Powoda za bezpodstawny. Członkowie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich również w dyskusji podzielili tę opinię, że poseł Piotr Babiniec działał zgodnie z ustawą o pełnieniu mandatu posła i obowiązkami wynikającymi z tej ustawy i nie ma żadnych przesłanek dotyczących możliwości uchylenia immunitetu. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich odrzuciła w głosowaniu wniosek Powoda Makarony Polskie S.A. Wynik głosowania za odrzuceniem wniosku 10 posłów, przeciwko nikt nie był, nikt też się nie wstrzymał. Komisja Regulaminowa przedkłada więc Sejmowi Rzeczypospolitej odrzucenie wniosku Powoda Makarony Polskie S.A. z dnia 6 czerwca 2014 o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Babineca. Dziękuję. Proszę bardzo.